Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnum, gdzie wspólnie sobie oglądamy i komentujemy program rozrywkowy o nazwie Miłość w rytmie disco. Bo najwyraźniej taki program powstał. No ja przepraszam bardzo, ale kiedy będzie miłość w rytmie K-popu? Shiny through the city with the little funky soul. Shoes on, get up in the morning, come for me, let's rock and roll. I przynajmniej w teorii, w tym serialu Miłość w rytmie disco jest jakaś historia, są powracające postaci i tak dalej, ale my mamy to gdzieś. Więc wybrałem po prostu absolutnie randomowy odcinek z Ipli, który dzisiaj obejrzymy. I trafiło się na odcinek pod nazwą Wieczór Kawalerski. Łapka w górę i subskrypcja, tutaj macie nowego Instagrama i zaczynajmy. Cholera. Ja włączając ten odcinek nie miałem żadnego pojęcia na co się pisze, ale teraz oglądając tą wejściówkę zdaję sobie sprawę z tego jak mamy bardzo przerąbane. Jak uwierzyć w słowa niewypowiedziane szczerze? Obiecałaś wczoraj i wiedziałaś, że uwierzę. Dominik i Mariola są razem już od 8 lat. Ona pracuje w urzędzie gminy. On prowadzi firmę z rodzicami. Za 2 tygodnie mają wziąć ślub. Mariola jest bardzo podekscytowana zbliżającą się uroczystością. Chce, by wszystko wypadło idealnie. Ja znam ten budynek. O Jezus Maria, dobra. Teraz zauważyłem w oknie kratę i w oknie na kracie są literki GK. Ja znam ten budynek, bo ten budynek jest ratuszem mojego miasta, z którego ja pochodzę. Góra Kalwaria. O mój Boże, jak to nagrywali w Górze Kalwarii, to może gdzieś tam w tle będzie mały Pawełek sprzed lat, który sobie szedł do szkoły, bo coś w tym rodzaju. Kto wie? Pozdrawiam Górę Kalwarii, najgorsze miasto w tym kraju. Nienawidzę całym serduszkiem. Wszyscy też pytają się, co, jak, kiedy. Tak w ogóle to jeszcze te wizytówki musimy przygotować. Okej. Okay. Żeby Basia nie siedziała obok wujka, nie? Jakiego wujka? No mojego wujka, wiesz którego. A, tego wujka, wujka zboczeńca, tak? Dokładnie tego. Który zacznie się patrzeć tak jakby myślinka ciekła. Halo, gdzie jest zboczeniec, co? Może złapałem raz czy dwa za tyłek niechcący, niechcący, tak? Nie zboczeniec. Wujek macacz co najwyżej. Weź, no właśnie. Jeszcze muszę przymiarki dzisiaj tej sukienki, ostatnie. No i chciałabym jak nie wieczorem zabić zaproszenie, bo już nie było. No ale jak to wieczorem? Przecież wiesz, że się umówiłem z chłopakami na wieczór kawalerski. No. Coś tam szykują. Już nie mogę im odmówić, ich zawieść. Jestem ostatnią osobą, która może się o to czepiać, biorąc pod uwagę to, że moje filmy zawsze wyglądały tragicznie. Zła jakość wideo. Zawsze jestem niezadowolony z jakości moich filmów i w końcu będę musiał kupić jakąś kamerę za 20 tysięcy złotych, żeby być zadowolonym w jakikolwiek sposób. Więc wiecie tam, oglądajcie moje filmy, no nie? Dajcie łapkę w górę i w ogóle to kupimy lepszą kamerę, no nie? Będzie tak dobra ta kamera, że będziecie widzieli każdego wągra na moim nosie. Wracając, jestem ostatnią osobą, która może się o to czepiać, ale przysięgam, oni im te mikrofony do tyłków powsadzali chyba. Ja nic nie słyszę, nic nie rozumiem, o czym oni gadają. Zrozumiałem tylko kwestię tego chłopaka o wujku zboczeńcu i tyle, nic więcej, no. Jeżeli jest jakakolwiek szansa na to, że twórca Miłość w rytmie disco ogląda ten odcinek, to proszę, uważaj teraz, ja cię nauczę. Bierzesz mikrofon, o taki, no nie, chowasz kabel pod koszulką i mikrofon przypinamy tutaj, o tu. O tu, żeby nas było słychać, a nie do dupy. Załapałeś, panie twórca, Miłość w rytmie disco? Zapisz może to sobie gdzieś, zapisz. Dominik idzie na kawalerskie, no i wiem, co tam się wyrabia, tak? Jestem zazdrosna, ale ufam mu. On by mnie nigdy nie zdradził. Mariola, ale co takiego się dzieje złego na kawalerskich? Jeżeli mówimy o takich klisze kawalerskich z filmów, gdzie są stripteaserki i w ogóle, fair enough. Natomiast jeżeli mówimy o takim kawalerskim z prawdziwego życia, to tak to nie wygląda. Byłem dosłownie raz w życiu na wieczorze kawalerskim mojego bardzo bliskiego przyjaciela. I to dosłownie spędziliśmy w ten sposób, że pierwsze północy waliliśmy wódę w jego mieszkaniu, a drugie północy spędziliśmy w Kebab Kingu, zajadając się kebsami. Wieczory kawalerskie w prawdziwym życiu raczej w ten sposób wyglądają. Drogie panie, nie ma się czym martwić. No i nie podoba mi się to. Oj, swoje nie wyjście. Martw się. Będę cały czas myślał tylko o tobie, miał zamknięte oczy. Mm-hmm. Obiecuję. Tak. Poza tym wiesz dobrze, że nie lubię takich wypadów z kolegami. No te męskie wyjście to nie jest mój klimat. Wolę z tobą posiedzieć wieczorem. Coś innego porobić.
Mariola, wolę z tobą posiedzieć, coś innego porobić. Łazienkę na przykład posprzątać. Nie śmiejcie się z tego, bo jesteście po prostu za młodzi. Gdy dojdziecie do mojego wieku, 45 lat, to naprawdę sprzątanie łazienki to jest emocjonujący wieczór. Przed pójściem do pracy Nikola i Paweł spędzili razem cały dzień. O, shit. Ten serial opowiada o klubie Explosion w Warszawie. Jakby ktoś nie wiedział, to o klubie Explosion w Warszawie chodzą już po prostu legendy. Największa wieś, największe burdy, narkotyki, ćpańsko, pigułki gwałtu. To wszystko w klubie Explosion. Oni zrobili o nim serial. Jezus Maria. Ten serial nie powinien się nazywać Miłość w rytmie disco. Powinien się nazywać Klub Explosion i problemy prawne. Klub Explosion i powrót dealera. Wiesz, ogólnie fajnie, że wyciągnąłeś mnie z domu. I ogólnie dobry film wybrałeś. A co, wątpiłaś w mój gust? No mówiłem ci od początku, Minionki to najśmieszniejsze gówno, jakie widziałem. Nie, ale po tym rozstaniu z Grześkiem jakoś w ogóle nie ufam facetom. To szczęście, że go tutaj nie ma. No, też tak sobie. A poza tym, ja nie wiem, jak można zostawić taką dziewczynę. Ty uważasz? Jak oni to zrobili, że scena, w której facet podrywa dziewczynę, a potem namiętnie się całują, jest ultra gejowska? Jak oni tego dokonali? Siema Pawełek, strzeleczka. O, siema. Co tam słychać? A ty tu co? No jak to co? Zapomniałeś? Dzisiaj mam wieczór kawalerski. Będę wam donosił tam wódkę, drinki i spokój. Załatwisz to? No to jasne. Super. No to ale co, szykuje się niezła impreza, widzę. Nie no, stary, nie ma sprawy, ja to wszystko załatwię. Ten VIP room dla ciebie i chłopaków właśnie szykujemy. Tutaj Tomek idzie z taczką kokainy właśnie. Wszystko będzie gotowe, obiecuję ci. Dominik i koledzy od kilku godzin bawią się w VIP roomie klubu. Jeden z jego przyjaciół w ramach prezentu zamówił Dominikowi prywatny pokaz tańca. Ja się dobrze zabawić. Zdrówko. Jak tam ostatnie chwile wolności? O, shit, on wali wódę i popija browcem. Dobry zawodnik. Kończą się te piękne czasy, no. Dajcie spokój. To wykorzystać. Nasłuchać was nie idzie, to są naprawdę. Ostatnie minuty, stary. To są ostatnie minuty, tak naprawdę. No. Dajcie spokój. Jutra będzie koniec, zobacz. Słuchaj Pawła. Dlatego jutro ciepłe babcie, wiesz. No rozumiem, że ją kocha. Okno, podlewanie kwiatku. Kochać możesz ją, ale... Zabaw się, stary. Czuję się niekomfortowo. Pytanie do was, kochani widzowie. Czy jest coś ohydniejszego od takich facetów, którzy właśnie rzucają tekstami: zabaw się tam, poruchaj trochę, no nie ostatnie chwile wolności, mordo. No weź tam za dupską, złap ją. Wszyscy moi znajomi potwierdzą, że jestem niezwykle dużym burakiem. Nawet nie oszukuję, ja jestem burakiem. Ale nawet ja cringe'uję przy tekstach tych kolesi. Dawaj, zabaw się mordo, walimy wódę. Lecimy, imprezka. Stary, proszę cię. Dawaj, lecimy. Kurna, jesteś tak upierdliwy, słuchać was nie mogę. Idę, kurna, do kim da się. Czekaj. Bo to nie jest koniec atrakcji na dzisiaj. Ale jak to nie jest koniec atrakcji na dzisiaj? Siedzimy na dupach w klubie i wódę pijemy. Przecież to jest szczyt atrakcji. Ja nawiązuję teraz do początku tej sceny, gdzie był pokazany cały VIP room. Oni tam siedzieli ile? Tam 5 osób, 5 facetów wali wódę i kompletna pustka. Nikogo więcej, no. Szczyt rozrywki po prostu. O, kipsy przyszły. Pani? To znaczy wódeczka. A jaka wódeczka? Belwederek? Nie belwederek? To ja nie piję, ja tylko belwederka piję. Chyba wszyscy się domyślamy, że ja największym ruchaczem świata to nie jestem, no nie? Ale nawet mnie takie coś obrzydza. I teraz pojawia się pytanie, jak wielką stuleją umysłową trzeba być, żeby takie coś ci się podobało? Nie wiem, może jakiś Seba z bloku właśnie konia wali to w filmiku. Możliwe. Ale jeżeli panie Seba to robisz, to wiedz, że jesteś stuleja. Jezus, ten odcinek będzie bardzo na granicy zbanowania. Maciek, oj.
No. Tutaj ten chłopak złamał pierwszą zasadę klubów ze striptizem. Rączki przy sobie! Nie wolno macać! No! Kolejne pytanie. Ja mało generalnie wiem o świecie, dobra? Mało w życiu przeżyłem. Głównie siedzę w pokoju i nagrywam filmiki przed kamerą dla jakichś jełopów w internecie. Ale jeżeli ktoś z was był na wieczorze kawalerskim właśnie ze striptizem, to powiedzcie mi proszę. Ta striptizerka tańczy na panu młodym, no nie? Ociera się o niego, robi różne dziwne rzeczy. I wy, koledzy pana młodego, którzy siedzicie obok i to oglądacie, co wy w tym czasie robicie? Co wy walicie sobie tam czy coś? Co się wtedy robi? Bo to trochę żenujące chyba jest, byku. Stary, ty mi powiedz, skąd ty tą laskę wytrzasnąłeś? Ja jej nie wytrzasnąłem, ona tu pracuje. Ale to jest Gabi, no, zawodowa tancerka, robi striptease. Tyle, często bywa tu na wieczorach kawalerskich. Stary, to powiedz o niej coś więcej. A może sam byś chciał zapytać? Co ty? Poczekaj. Gabi, chodź do nas na chwilkę. Dominik ma parę pytań. Ty no Paweł, stary mordo, ty weź tak po cichu się zapytaj tej Gabi o jej numer telefonu, bo mi się podoba, dobra? Ale tak po cichu nie mów jej, że mi się podoba, dobra? Tylko tak po cichu, dobra, załatwisz, okej. Gabi, bo tutaj koledze się spodobałaś, on cię lubi, dasz mu numer telefonu? To jest Dominik, to jest Gabi. Gabi. Cześć. To o czym chciałeś ze mną porozmawiać? Wiesz, w sumie to... To już nie wiem jak za bardzo. Masz bardzo ładne oczy. O, dzięki. Ty też pięknie wyglądasz. Lubię takich słodkich i nieśmiałych chłopców jak Dominik. Bardzo łatwo można ich owinąć sobie wokół palca. Gabi, 20. Nie obchodzi jej to, że Dominik jest zaręczony. Boję się Gabi. Jesteś tu na wieczorze kawalerskim, tak? Tak. Czyli nie ma tutaj twojej narzeczonej? Nie no, oczywiście, że nie, z rodziców. No to cóż, może zabawimy się trochę. Co można myśleć? No mordo, ryju! Tutaj PlayStation, obok Xboxik, no to chodź, zabawimy się trochę. Po prostu chodź na parkiet. No dobra, śmiało! Chwila, może ja podsunę. Zamierz się tym pawełku. Wiesz co? Teraz wyglądasz o dużo lepiej. Pięknie. Dziękuję. No to chodź, nie ma na co czekać. Ponownie, panowie w tle sobie siedzą i oglądają, jak ten chłopak podrywa stripteaserkę. Jakie to jest niezręczne. No chodź, 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 nie bój się. Kocha, Mariolkę. Może ja wam zatańczę, co? O kurwa, o kurwa, facet przebrany za babę! Po kilku godzinach zabawy z Gabi w dyskotece, Dominik jest już pijany. Pijany miłością! Dziewczyna postanowiła wykorzystać okazję i zabrać go do siebie do domu. Okej, powoli. O, jest już nasza taksówka, super. Jaka chodź. Taksówka? No jedziemy do mnie! Dzisiaj jest ostatni dzień twojej wolności. Nie, słuchaj, muszę do Marioli. O Jezu, dzisiaj nie ma Marioli, dzisiaj jest Gabi, okej? No słuchaj, mordo, no ostatni dzień twojej wolności, no to dawaj ze stripteaserką. Jakąś chorobę weneryczną złapiesz, będzie beczuszka, no dawaj, mordo. Ale słuchaj, no ostatni dzień twojej wolności, no musisz, no ostatni dzień. Nieźle się namęczyłam, zanim udało mi się zaciągnąć go do domu. Ciągle gadała Marioli o tym, jak ją kocha, o ślubie. Ale wiadomo, żaden facet nie jest ze stali. Ja jestem z tłuszczu i kości. I odrobinę słodkości. Zaszalejemy. Chłopaku, wyluzuj, jeju. Ja nie mogę jej tak zostawić. Dobra, nie smeć. Dobry wieczór, już jesteśmy. Poproszę tam, gdzie zawsze, dobrze? Dobrze, skarbie, nie ma czasu. Takie czułości będą później. Siadaj. Kurwa, 2 złote za kilometr? What the fuck? Jakbyśmy nadal się zastanawiali, dlaczego taksówki wymierają i Uber rośnie w siłę. Ja wiem, że jest ten argument, że przecież taksówkarze muszą mieć uprawnienia, a Uberzy nie mają. Hurdur. Pod koniec dnia jedyne co się liczy to to, że taksówki są 10 razy droższe niż Uber. Ostatnio miałem taką sytuację, że wracałem od lekarza i się zastanawiałem, czy zamówić sobie Ubera. No i tak sobie wychodzę od tego lekarza, chcę już zamawiać Ubera, patrzę, stoi taksówka pod szpitalem. No to kurczę, no to wziąłem taksówkę i wiecie co? 5 dych zapłaciłem!
Gdy na Uberze bym zapłacił około 15 zł, 15 zł około, no. To był oficjalnie ostatni raz w moim życiu, gdy wziąłem taksówkę. I to głównie dlatego właśnie, że dużo zapłaciłem strasznie. No drugi powód był taki, że ten pan kierowca wyzwał imigrantów z jakiegoś powodu. To też! Miałem wyrzuty sumienia. No ale nie mogłem się oprzeć tej dziewczynie. Po drugie, to była ostatnia szansa przed ślubem, żeby zobaczyć, jak to jest z inną. Ostatnia szansa przed ślubem, żeby zobaczyć, jak to jest z inną. Dominik jest złą osobą, nie bądźcie jak Dominik. Biorąc pod uwagę, jaką ilość alkoholu wypiłeś tego wieczora i w jakim byłeś stanie, no nie dziwię się, że wszystkie zapory ci puściły. No ba! Ja jestem jeszcze pewien, że ci wszystkie zwieracze też puściły i się posikałeś. Po pracowitej nocy Paweł, Daro i Nikola wychodzą z klubu. Słyszałam, że dzisiaj był kawalerski. Jak było? Świetnie. A, świetnie. A coś jeszcze? Ty nie wiesz, że o wieczorach kawalerskich no się nie rozmawia z dziewczynami? No przestań, przecież to jest normalna rzecz. Zapomniałam torebki, zaraz przyjdę, dobra? Poczekacie? No leć. Stary, co robisz? Wyluzuj trochę. Ach tak, Explosion niczym każdy klub oferuje wody, herbaty, słodycze. Rozmawialiśmy już na temat tego, tak? No i? No, że szacunek do niej. To normalna dziewczyna. Nie mam szacunku? No masz, ale z dupy wyrywasz i wyrywasz, chcesz ją wyrywać jak wszystkie inne swoje dupy. Na bzykanie i na nic więcej. Ja już cię znam od wielu lat, tak więc... Ty, Dubisiu. Widać, że Daro podkochuje się w Nikoli, ale nigdy się do tego nie przyzna. Zresztą znam go od dawna i wiem, że on po prostu nie potrafi wyrywać dziewczyn. W przeciwieństwie do mnie. Tak, jakby kogoś to interesowało, to tak, zgadza się. Daro to jest polski The Rock. Tak przy okazji, zauważyliście, że jak jakikolwiek film wychodzi, który jest związany z dżunglą, albo wyprawą, albo coś w tym rodzaju, to zawsze The Rock Johnson jest w tym filmie? Za każdym razem! Co tego kamienia ciągnie do lasu? Kilka dni później Nikola przygotowuje salę do wieczornej imprezy. Cześć! Aha, słuchaj, wszystko dobrze, super, jestem mega szczęśliwa. Ale jest coś nowe. Tak? Tak. A kto? Pracuje tutaj Paweł, znasz go? Paweł. No, barman. Ja bym na twoim miejscu uważała na Pawła. Przestań, jako jedyna, bo każdy mówi to samo. To są jakieś głupie plotki, że on jest taki, taki, nie wiadomo co. A dla mnie jest mega kochany i czuły, opiekuńczy i się troszczy o mnie jak nikt. No ja nie wiem, byku, jak każdy mówi to samo, to może ich posłuchaj. Skoro nawet tak Grzesiek mówisz... nawet Grzesiek się nie troszczy, słuchaj. Może masz rację. No, na pewno ma rację. Co do tego jestem pewna. Tutaj Nikola ma bardzo ładny złoty zegarek Casio, taki retro, zajebisty, świetnie wygląda. No, proszę, tutaj macie ten właśnie zegarek Casio złoty, który pani Nikola ma na ręku. A ja mówiłem wam, że moją najnowszą pasją jest zbieranie zegarków. I najlepszym zegarkiem, jaki mam, to jest zegarek Casio. Casio to jest po prostu God Tier Watch. Lepszego nie znajdziecie. Rolex? Omega? Casio. Dobra, słuchaj. Ostatnio robiłam taniec dla jednego kolesia, bo wiesz, miał wieczór kawalerski i tak dalej. No i koleś po prostu przepadł. Zakochał się we mnie totalnie. Nie wiem, codziennie pisze do mnie SMS-y, dzwoni, wysyła mi kwiaty. No to romantyk. Nieźle. Romantyk, ale wiesz, na początku był taki troszkę sztywny w łóżku. To chyba dobrze. No wiesz, miał jedną laskę do tej pory tylko, no i... No tak. Dobrze, że ci się udało, że jest taki romantyk i jest idealny, no, wiesz. No jak? Czekaj. To pokaż swojego księcia z bajki. O, patrz. Zobacz, tam jeszcze dalej są. I co? Kurwa, chyba sobie jaja ze mnie robisz. No co? Nie jest zły. Naprawdę? To jest przecież Dominik. To jest Dominik, to jest narzeczony mojej koleżanki, oni za kilka dni biorą ślub. Nikola, nie rozumiesz! To była jego ostatnia szansa! Ostatni dzień na wolności! Wszyscy cały wieczór mu to powtarzali, więc on w końcu uwierzył i skorzystał! Przespał się ze mną! W ogóle strasznie fajne podejście do małżeństwa. Ostatni dzień na wolności, bo małżeństwo tak więzienie jest. Receptura na udane, długoletnie małżeństwo po prostu. Ja nie mogę tego tak zostawić, to jest moja przyjaciółka, a ty się zabawiasz z jej narzeczonym? Nie, ja rozumiem, spoko, ale wiesz. Cię, ale ja będę musiała do niej zadzwonić i powiedzieć. Okej, okay, ale mnie w to nie mieszaj, dobra? Wiesz co, sama się w to wmieszałaś. Następnego dnia rano Dominik spotkał się z Mariolą. Chciałbym zauważyć, że Dominik jest w tych samych ubraniach, w których był w klubie. Dosłownie od niego na kilometr śmierdzi papierosami, wodą, rozlanym piwem i seksem. Ożył. Ożył. Ty się upieczesz w tym swetrze. Chłopak marzeń, gdzie takiego znaleźć? Chłopak, dręczony wyrzutami sumienia, chce powiedzieć swojej narzeczonej o tym, że spotyka się z Gabi. Co musimy porozmawiać? Chciałbym... Nie wiem. Chciałbym coś powiedzieć. Co ja wiesz? Nie.
Nikola już to powiedziała. Się przespaję ze striptizerką. Co z nią wyrabiałeś? Wszystko wiem! Maria, to nie jest tak. Proszę cię, uspokój się. Jakie nie tak? Kochanie, to nie jest tak, jak myślisz. Myślę, że przespałeś się ze striptizerką. Jest dokładnie tak, jak myślisz. Niech wszyscy wiedzą! Niech się dowiedzą, że po 8 latach przespałeś się ze striptizerką. Jak on mógł mi to zrobić? Byliśmy 8 lat razem. Mieliśmy się razem zestarzeć. On w ciągu jednej nocy to wszystko przekreślił. Mariola, powtarzam, wszyscy cały wieczór mu tłumaczyli, że to jest jego ostatni dzień wolności. Musiał skorzystać. Jakby się okazało, że to jest mój ostatni dzień wolności i muszę na przykład jutro z rana iść do więzienia, co ja bym w sumie zrobił? Zrobiłbym coś, czego nikt nigdy nie zrobił. Wziąłbym kostkę Rubika i oddał mu ją. W nazwie jest, że to jest kostka Rubika! Czemu nikt nigdy jej nie wziął i nie oddał mu? Przed ślubem kilka dni. To nie jest tak. Zatem 8 lat razem. Wszędzie, wakacje, wspólne wyjazdy. Spróbuj mnie zrozumieć. Ja mam ciebie zrozumieć. Ja mam ciebie zrozumieć. Ja mam dopiero 26 lat. Mariola, no wybacz mi, no ja mam 26 lat dopiero. Ja chcę jeszcze pożyć, pozwiedzać trochę. Jak każdy seba w moim wieku chce jechać do Energilandii. W Energilandii jest teraz kolejka ekipy. Ja chcę tam jechać, Mariola, zrozum mnie. Dobra, żyj sobie, rób co chcesz, bzykaj kogo chcesz. Ja mam dość, rozumiesz? Ale Mariola, poczekaj. Gal się. Mariola! To była trudna rozmowa, ale chciałem być fair wobec Marioli. Miałem nadzieję, że mnie zrozumie. Miałem nadzieję, że się postawi w mojej sytuacji i mnie zrozumie. Przecież to się bardzo często zdarza, że człowiek się zakochuje w striptizerce na własnym wieczorze kawalerskim. What the fuck? W ogóle... Jak powiedziałem to zdanie, to zdałem sobie dopiero sprawę z tego, jak jest niedorzeczne. Kilka dni później Mariola nadal jest zdruzgotana. Zdrada Dominika przewróciła jej świat do góry nogami. Góra Kalwaria, haha! Tutaj jest taki pomost na Górze Kalwarii, właśnie te dziewczyny od niego wracają. Ja kojarzę, że to jest brzeg właśnie Wisły przy Górze Kalwarii. Tutaj z moim starym, jak byłem mały, jeździłem na ryby zawsze. To znaczy, ja nie chciałem, on mnie zmuszał. O 5 rano mnie budził, jeździliśmy na ryby. Nikola bardzo chce pocieszyć swoją koleżankę. 8 lat bycia z takim debilem, rozumiesz? Teraz muszę dzwonić do tych wszystkich ludzi, odwoływać ten ślub. On po prostu okazał się podwójnym idiotą. Nie pojedynczym, podwójnym. Nie, no. Po 8 latach jeszcze striptizerka. Ja sobie tego nie wyobrażam. No ale wiesz, co moi rodzice teraz przeżywają? Przecież kredyt zaciągnęli. Ach tak, kredyt na ślub trzeba wziąć. Jezus Maria. No bo come on, to nie jest wcale tak, że możemy po prostu zrobić małe wesele na, nie wiem, na 30 osób, na 50 osób, no nie? I wtedy zaoszczędzimy pieniądze i nie będziemy musieli brać kredytu. To wcale nie jest tak. Musimy absolutnie zrobić wesele wiejskie na 400 osób i sołtysa zaprosić. I wziąć 300 tysięcy kredytu. Absolutnie jestem wielkim fanem takiego podejścia. Od kilku dni Gabi unika towarzystwa Dominika. Nie odbiera nawet od niego telefonów. Zdenerwowany chłopak postanowił poszukać jej na dyskotece. Słuchaj, wiesz co, dzwonię do Gaby, nie odbiera, piszę do niej SMS-y, nie odpowiada, wiesz. Byliśmy mówieni do kina, nie przyszła. Na Strzelnicę też nie przyszła. Nie widziałeś może dzisiaj? Kurde, mordo, to trochę tak, jakby Gaby była striptizerką i zadawała się z tobą tyle czasu, za ile jej zapłaciłeś. Kurcze. Stary, ona pracuje tutaj, ona naprawdę tańczy dla różnych kolesi. Nie jesteś pierwszy, nie jesteś ostatni, mówiłem ci o tym. Odpuść sobie. A ten Paweł natomiast miał bardzo ładnego srebrnego Casio. Też retro, pokażę wam. On na ręku miał coś w ten deseń, o coś jakiego, takie Casio srebrne, piękne, boże, jakie cudowne. Wal się, Rolex, twoje zegarki nawet nie mają podświetlenia. Ten Paweł gadał bzdury. Nie mogę mu wierzyć, że Gabi mogła mnie tak potraktować. W końcu dla niej zrezygnowałem ze ślubu z Mariolą. Przestań, stary, mówisz tak, bo jej nie znasz, wiesz? Naprawdę. Znam ją na pewno lepiej niż ty. W ogóle kwiatki jej kupię, zobacz. Nie rób z siebie debila. Pierwszy raz w tym serialu ktoś coś powiedział mądrego i był to Paweł. Nie rób z siebie debila! Te Pawły to same geniusze, przysięgam. Paweł, no kurwa, no jedziemy, no. No przestań, kurna, powiedz mi, widziałeś ją gdzieś może? Kurna, mieliśmy, wiesz, razem się spotkać, wyjść gdzieś, kurczę, cały czas za nie wyzwaniem, nie powiadamy SMS-y. Słuchasz mnie w ogóle? No, tam ci kolesie się gapią na mnie, jakby mi co na mnie matkę zabił. Chodź może lepiej. Faktycznie na coś groził. A wy co tutaj stoicie? A o chuj ci chodzi?
Najlepszy dialog, jaki kiedykolwiek w życiu słyszałem. Dosłownie, ta jedna pojedyncza wymiana zdań pomiędzy tymi kolesiami okazała się lepsza niż jakikolwiek film Wegi. Chłopak, łudzi się do samochodu i spadacie stąd. Bo co, stać nie można? Na tym parkingu nie wolno. Zluzuj marynarkę, chłopie, nie napinaj się. Rozpuść trochę brzuszek. Pakujcie się do tej wydalniczki w 15. Rozpuść włosy i wyluz. Na razie. I nie proszę tak niekulturalnie do nas nie mówić. Patrz, jaki frajer. Na jednego strzała. Pół strzała, mieczu. Masz rację, Krzysiu, zdecydowanie. Maniuś, a ty co? Dostałby mazak i by się połamał. A przychodzi tu i nas denerwuje. Ale Walisz. Dokładnie. Walniemy se piwko wieczorkiem. A ja? Pójdziemy na dziewczynki. Będzie tak. No bo tak, bo chcemy tutaj sobie stać na tym parkingu, pierniczać lejsy solone i oglądać ludzi wychodzących z dyskoteki, no. Mamy do tego prawo, mieciu. O co ci chodzi? No jak to o co? Ostatnio byśmy mówili, nie przyszłaś na spotkanie. Pisuj do ciebie SMS, nie odpowiadasz. No to nie pisz do mnie! Dzwonię, nie odbierasz. Nie rozumiesz tego, psujesz mi zabawę, o co ci chodzi? Spędziliśmy razem ostatnio parę fajnych chwil, myślałem, że... Co ty sobie myślałeś? Że czujesz też coś do mnie. Słuchaj, to nie jest komedia romantyczna. Chyba się pomyliłeś, nie rozumiesz. No ale ja cię kocham, nawet kwiatki ci kupiłem. Zwykłe kwiatki? Nawet nie żelkowy bukiet? Słabo. Koniec, rozumiesz? Ja nie szukam faceta na stałe. Chcesz kwiatki? Super. Jak to koniec? Ja chcę być z tobą, kocham ciebie. Posłuchaj, jesteś po prostu żałosny, no kurde, co ty sobie wyobrażałeś, że nie wiem, że będziemy szczęśliwą parą? Audycja zawierała lokowanie produktu. Jakiego? Dosłownie nie zauważyłem żadnej marki w tym odcinku, poza Casio i poza sceną, gdzie jeden z tych facetów palił sobie papieroski i zapomnieli ocenzurować nazwy Marlboro. Marlboro ich sponsoruje? Paweł kończy pracę w bardzo dobrym humorze. Coraz lepiej układa mu się z Nikolą. Nie spodziewa się tego, co czeka na niego za drzwiami. Holy shit, długo ci panowie siedzieli w tym aucie i czekali na niego. Naprawdę długo. Całą noc! Ze 400 małych paczek lejsów solonych zeszło. Można tu, koleżko? Poznajesz kurwa naszą siostrę? Poznajesz kurwa czy nie? Miałem przyjemność. No. Wiesz, że była dziewicą? Weź mu. Maniek, mu zapierdol, bo jest dookoła. Nie z tego kwiatka zerwałeś! Wait, what the fuck? Holy shit, żeby to zrozumieć, to chyba trzeba obejrzeć poprzedni odcinek. Co się dzieje? Nie próbujcie nawet pisać w komentarzach, żebym oglądał dalsze odcinki, bo nie będę! No chyba, że ten pierwszy odcinek dzisiejszy z Miłość w rytmie disco bardzo dobrze się przyjmie, zrobi bardzo dużą ilość wyświetleń i bardzo duży czas oglądania, czyli że obejrzycie od początku do końca odcinka. To wtedy się zastanowię. Jak tak nie będzie, to nie nagrywam. No! Kurwa, co się pity, co? Dobra, między wódki a zakąskie? A masz siostrę może? Dobra, pakujcie się do... Co się pakuj, kurwa, ty? Ty się pakuj do swoje... Zobaczymy jeszcze, cwaniaczku! Dostaniesz chłeb? Dobra, pakujcie się, zara! Jak oni w tym autku się niby zmieścili? To jest fizycznie niemożliwe! Ten grubszy pan w niebieskiej koszulce, wchodząc do tego maluteńkiego autka, musiał tak bardzo skoncentrować swoją masę, tak bardzo się ściścić, że wytworzył maluteńką czarną dziurę. Paweł tym razem przesadził. Okazało się, że oprócz Nicole, bajerzy jeszcze inne dupeczki w klubie i dostał za swoje. Trafił na nieodpowiednich facetów. Dominik postanowił przeprosić Mariolę za wszystko, co zrobił. Chłopak liczy na to, że jego była narzeczona wybaczy mu zdradę i upokorzenie związane z odwołaniem ślubu. Wow, ale ty dzisiaj ślicznie wyglądasz. Góra Kalwaria ponownie. Góra Kalwaria, tu rodzi się kultura. Tu rap gramy na najlepszych głośnikach i furach. A co tutaj robisz w ogóle? Wiesz co, w sumie to chciałem się z tobą spotkać i chwilę porozmawiać. Mhm. A to dla ciebie. Dziękuję. Słuchaj, bo widzisz, przemyślałem tą całą sprawę i uświadomiłem sobie, że ten mój głupi skok w bok to nie wiem, to było jakieś po prostu chwilowe zamroczenie. I tak naprawdę to ciebie kocham. Generalnie Mariola, wróćmy do siebie, bądźmy znowu razem. Za 8 lat postanowimy znowu wziąć ślub. Ja pójdę znowu na wieczór kawalerski. Znowu kolejną Gabi poznam i tak w kółko i w kółko. I tak się dzieje życia, cud. Te 8 lat, które razem przeżyliśmy, to były najwspanialsze chwile mojego życia. Dlatego przyszedłem tutaj, żeby wyprosić cię o wybaczenie i... Ja ci wybaczam. Że dzięki tobie ja wiem, że są inni ludzie, inni mężczyźni, inne miejsca. Po prostu... Jestem nową osobą. Ale jak to chcesz prosto powiedzieć? Że jest mi dobrze. Cześć, Misiu. Hej. A to mój chłopak, Adam. Na początku z Adamem spotykałam się, żeby zrobić na złość Dominikowi. Bo każdy dobry i zdrowy związek zaczyna się od tego, że chodzi się z chłopakiem, żeby zrobić na złość drugiemu chłopakowi. Czy to jest oczywiste? No ale z czasem zakochaliśmy się w sobie.
kto wie, może niedługo będzie ślub? Wtedy Adaś pójdzie na wieczór kawalerski i Gabi pozna. Gabi, niszczyciel związków! Cześć, Adam, jestem. Cześć, Dominik. Słyszałem o tobie sporo. Już. My już pójdziemy. Dzięki za kwiaty. Trzymaj się. Cześć. Jestem idiotą. Straciłem miłość swojego życia. A wszystko przez jakieś głupie, chwilowe zauroczenie. To nie twoja wina, to woda, okej? Okay? Jak powiedział poeta kiedyś, woda zryje banie. To było ciekawe doświadczenie. Z całej siły staram się nie obrazić za bardzo tych aktorów i tego programu, więc powiem tylko, to było ciekawe doświadczenie. Ciekawe. Jak chcecie więcej odcinków, to weźcie ten odcinek, wyślijcie do znajomych, żeby jak najwięcej wyświetleń wygenerował, a także najwyższy czas oglądania, czyli obejrzyjcie od początku do końca ten odcinek. Tylko w ten sposób udowodnicie, że chcecie więcej odcinków i więcej nagram miłość w rytmie disco. Aki daki, dobra, super. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jak zawsze na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego nowego Instagrama. Tutaj wstaw Instagram, jak to zrobiłem, tak? Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia niedługo. Mam nadzieję, że to będzie następny odcinek Miłość w rytmie disco. Pa, pa! Jezus Maria, aż zabolało. Aż krew poleciała.